Składamy również najlepsze życzenia z okazji przejścia na zasłużoną emeryturę. Po prawie 30 latach pracy na zasłużoną emeryturę odchodzi Julian Osiecki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Pracownicy MOPS-u, a także terapeuci i podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie przygotowali dyrektorowi ciepłe pożegnanie, na którym nie zabrakło wspomnień i łez wzruszeń. Dyrektor jest jak rodzina, przyjaźń to wielkie drzewo, co chroni nas przed urego. Julian Osiecki na rzecz Mrągowa i jego mieszkańców zaczął działać już w latach 60. ubiegłego wieku, kiedy to tworzył struktury Mrągowskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. Organizował wtedy wiele pionierskich inicjatyw niesienia pomocy potrzebującym. Taką akcją poważną na terenie powiatu była akcja gwiazdkowego uśmiechu. To, co teraz odkrywamy, myśmy zbierali środki finansowe, robiliśmy duże choinki na bazie jednostki wojskowej, na bazie kasyna. Potrafiliśmy dla 200 dzieci przygotować spotkanie z udziałem żołnierzy, jednostki orkiestry, zespołów. No, to były fantastyczne spotkania. Do 1990 roku Julian Osiecki pracował w Zespole Opieki Zdrowotnej w Mrągowie na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw społecznych. Później objął funkcję dyrektora świeżo utworzonego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 1 marca 1990 roku uchwałą Miejskiej Rady Narodowej jeszcze powołaliśmy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Miałem przyjemność przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej i sam tą uchwałę podpisałem jako przewodniczący. Od 1 marca naczelnik Antoni Chudy powołał mnie na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ja też nie wyobrażam sobie, by było inaczej. Za długoletnią pracę na rzecz mieszkańców Julianowi Osieckiemu podziękował burmistrz Mrągowa Stanisław Bułajewski. Burmistrz docenia zaangażowanie dyrektora i życzy mu spokojnej emerytury. Chciałem podziękować bardzo serdecznie panu Julianowi Osieckiemu za pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na stanowisku dyrektora. To wspaniały człowiek, 30 lat funkcjonowania w tej jednostce, wielka sprawa, zawsze perfekcjonista. Wielka też współpraca była z panem Julianem Osieckim i jest dalej, mam nadzieję, że taka będzie, z radnym sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. Julian Osiecki przyznaje, że przez prawie 30 lat pracy w jego dyrektorskiej karierze były chwile trudne, ale i te, które przyniosły ogromną satysfakcję. W swojej pracy zawsze kierował się chęcią pomocy innym i dobrem społecznym. I mimo, że odchodzi na emeryturę, to dalej chce działać na rzecz mieszkańców i naszego miasta. Ja jestem bardzo wdzięczny mieszkańcom miasta Mrągowa. Ja nie chciałbym tu wchodzić w sprawy polityczne, ale ostatnie wybory do samorządu województwa, gdzie już powiedziałem, że nie będę startował, że po 5 kadencjach, po 20 latach pracy, to już jest kres, prawda, moich możliwości. No niestety musiałem zafunkcjonować i z ostatniego miejsca startowałem do samorządu województwa i proszę sobie wyobrazić, że 4,5 tysiąca głosów dało mi mandat radnego województwa warmińsko-mazurskiego. Ja mam jeszcze mandat przez 5 lat, bo to jest kadencja 5-letnia i moim obowiązkiem jest spełnić niektóre życzeń, które mieli mieszkańcy, które mieli moi wyborcy, bo to jest naprawdę wielki sukces i to traktuję jako podziękowanie za wiele, wiele lat pracy, bo inaczej nie mogłoby być to możliwe. Na koniec dodajmy, że z inicjatywy Juliana Osieckiego odbywa się w Mrągowie Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Również dzięki niemu w 1997 roku powstało hospicjum domowe imienia świętego Wojciecha. Za jego dyrektorskiej kadencji powołano również Środowiskowy Dom Samopomocy.